zaczynać.
Ja osobiście dzielę jazdę ekstremalną na dwa typy. Na tak zwany freestyle i na stunt. Oba słowa pochodzą z angielskiego, tylko znaczą co innego, że tak powiem. To diametralnie co innego. Freestyle jest jazdą na pierwszym, maksymalnie drugim biegu i liczy się jak najwięcej takich właśnie sztuczek w trakcie jazdy. Noga tu, noga tam, ręka tu, ręka tam. Tak to w naszym języku potocznym się nazywa. A stunt to już jest jazda kaskaderska, gdzie nie tylko wchodzi umiejętność jazdy na tylnym kole, tylko jeszcze dochodzi niewidzialny czynnik strachu, czyli próba i próba podniesienia motocykla na przykład przy 200 km na godzinę. To już jest taki wyczyn nie freestyle'owy, tylko bardziej już kaskaderski, z racji tego to się nazywa stuntowanie już bardziej, więc prędkości dochodzące w trakcie stuntowania to nawet i 250 km na tylnym kole. To jest bardzo dużo. Jeżeli tam nie potraficie, to mogę wam przeliczyć, to jest 80 metrów na sekundę. Więc wyobraźcie sobie, że utrzymanie przedniego koła w ciągu 10 sekund w górze przy prędkości 250 na godzinę to jest dystans około 800 metrów, więc kurczę. No właśnie. O, jak na wykładach. Tak, słucham. Halo, witam, ale nie mogę teraz rozmawiać, poproszę o telefon później. Może tak być? Odpuszczę sygnał, pozdrawiam, do usłyszenia. Dzwonią kurnia, o 3 w nocy czasem potrafią zadzwonić, nie? I, pan uczy na tylnym? A ja mówię, nie, na przednim, dobranoc. Taka jest sytuacja. Tych obu typach, które wymieniłeś, w którym miejscu zaczyna się niebezpieczeństwo? W dwóch typach jest już niebezpieczne, to nie można tego tak odgraniczyć, mówiąc, że freestyle'owanie jest bezpieczne, a już stuntowanie jest niebezpieczne. O to pytałam. W obu typach już jest niebezpiecznie. Miejsca nie ma. Tu w każdym razie, jak przednie koło się podnosi, już się staje niebezpiecznie, bo po wylądowaniu motocykl potrafi się zatelepać, zrzucić kierowcę, nie wiem, przednie koło w trakcie na przykład lądowania z jazdy na tym kole wpada w jakąś nierówność bez amortyzatora skrętu, który jest takim, powiedzmy, atrybutem torów wyścigowych, no i takich mistrzów kierownicy, którzy wiedzą, że kierownica potrafi wpaść w tak zwaną szymę, to z angielskiego jest nazwa, tak zwane harmonijne wibracje, no, które powodują zazwyczaj katastrofę i utratę motocykla za kilkadziesiąt tysięcy złotych, także jak widzę, że kierowcy jeżdżą nieprzystosowanymi motocyklami, praktycznie kupionymi od razu w salonie, czy powiedzmy z drugiej ręki, to ja wiem, że nie potrafią dużo i uczą się i nie traktuję ich poważnie. Wiem, że to się albo źle skończy, albo źle się skończy. Czyli ja wiem, że to się źle skończy. Pytanie jest tylko kiedy. Czy jutro, czy pojutrze. No, najgorsze wypadki. No, wiele widziałem. Dużo w internecie przecież siedzę, także. Na żywo? No, było tam kilka takich zderzeń motocyklowych. Ale no wszędzie, gdzie ja to widziałem, to kierowca przeżywał, więc no nie było tragicznych. Nie wiem, może bym się zastanowił mocno nad tym wszystkim, jakbym widział śmierć, na przykład znajomy, czy nawet inny użytkownik drogi. Jeżeli nawet i nieznajomy dla mnie by poniósł śmierć, na pewno to wpłynęłoby może na jakąś moją taką myśl na ten temat. No, staram się tego uniknąć ja. Sądzę, że każdy nie jedzie po śmierć, tylko chcę coś z każdej jazdy wynieść. Każdy mój na przykład pokaz ja traktuję jako trening. Może jak posiądę jakiś poziom jazdy, to już nie będę traktował go jako trening, tylko jako pokaz, taki fest. Także tak to wygląda. Nie widziałem śmierci na ulicy. Jeżeli widziałem, to dojeżdżałem po prostu. Nie widziałem samego zajścia. No, wielokrotnie mi się zdarzało, że tam ratowałem się ucieczką w zieleń, czyli pomiędzy drzewami tymi pięknymi polskimi, w pole, gdzie nie było rowu na przykład, a tutaj w Wilkołazie. Za każdym razem jak się przewrócę, tak myślę. Nie wiem czemu. Mam tutaj film, widziałaś, możesz go tam teraz pokazać w tym momencie. Jest kiepskiej jakości, bo kręcony przez widza z tłumu, nie przez profesjonalistę. Chociaż gdzieś tam jest ten materiał przez profesjonalistę kręcony, bo była Telewizja Polska jedynka, nie? Więc dalej kontynuuję. Za każdym razem, kiedy się wywrócę, czy przez przednie koło, czy na tylnym, chociaż na tylnym już mi się nie zdarza, bo
tylne, jak widzicie, mam wyćwiczone praktycznie do perfekcji. Nad przednim muszę popracować. Chcę jakąś długość przejechać na przednim kole z ewentualną nawrotką o 180 stopni. Chcę to wymierzyć przez fachowców, którzy potwierdzą faktycznie dystans, który przejechałem, i to będzie mój jakiś tam rekord życiowy, który może ktoś na Lubelszczyźnie, a może i w Polsce będzie chciał potem poprawić. Także no, moment zawahania zawsze pojawia się, gdy coś nie wychodzi. Czyli po każdej przewrotce, po każdym jakimś niepowodzeniu, czy nawet po tym, jak silnik stanie, bo drugi silnik tutaj kręcę na maszynie, wcześniejszy uszkodziłem, nie szanując go i nie dbając o niego. Więc nawet wtedy powstaje pytanie, w imię czego to robię, po co to robię i dla kogo to robię. Także... Mam taki cel, który sobie postawiłem i od razu mogę tutaj wszystkim powiedzieć. W 2010 roku chcę uczestniczyć na dwóch rundach, bo akurat w Mistrzostwach Świata stunterów, takich ludzi, którzy jeżdżą na tym kole, są dwie rundy, pierwsza w Szwajcarii, druga w Anglii. Tam się zdobywa punkty za wygląd, za technikę, za styl, za prezencję. Naprawdę, kilkanaście tam różnych rzeczy jest. I sam fakt, że potrafię się powiedzieć do publiczności, jest już dobrze punktowany, więc chciałbym wziąć udział w Mistrzostwach Świata i jako Polak wygrać w 2010 roku. No, żeby to wygrać, trzeba przełożyć, że tak powiem, tutaj ludziom, którzy nie wchodzą, nie bardzo kojarzą jeszcze to wszystko, to nogi trzeba przełożyć przez kierownicę, usiąść pośladkami na baku, postawić motocykl na tylne koło, zwolnić do takiej prędkości, że równowaga już będzie zachowana, puścić kierownicę rękami, co już w tym momencie okaże się dla widzów niemożliwe i kierowca będzie magikiem, i wtedy wykonać kilka efektownych takich nawrotów, jazdy po okręgu w kółku na tylnym kole. Wiem, że technicznie jest to możliwe. Z obliczeń wynika, że jeżeli masa motocykla będzie utrzymywana przez siłę środkową, a równowaga będzie zachowana, to już tutaj ktoś, kto się na tym zna, będzie wiedział, o co mi chodzi. To jest to technicznie do wykonania. Robiąc taką sztuczkę, zdeklasuje 8 mistrzów świata, tak mi się wydaje. No i tam jazda 8 na tylnym kole, to są... Podstawowe sztuczki to jest jazda na przednim kole, ewentualnie postawienie motocykla na krótką chwilę na przednie koło. To jest tak zwane stopi, nazywane również endo. Drugą taką, no, dosyć trudne technicznie i trudno się przełamać. To jest jedyna sztuczka, z której nie ma wyjścia. Jeżeli przekroczymy punkt równowagi na przednim kole, no kończy się to tak jak na moim filmie. Z tym, że ja przekroczyłem go wjeżdżając w dziurę i no tak to się skończyło, jak widziałaś. Drugą sztuczką jest wheelie, z angielskiego guma, po polsku guma, więc... To jest druga sztuczka, dosyć łatwa, bo wystarczy dodać gazu i bezpieczna, bo jeżeli przyhamowujemy motocykl, to powodujemy, że koło przednie opada na ziemię, więc to jest bezpieczna sztuczka i wszyscy, którzy jeżdżą, wiedzą, że na tylnym kole nie ma prawa się nic stać, jeżeli się panuje w 100% nad motocyklem, czyli nie ma tam żadnego takiego, jakby to nazwać, elementu przypadku. Wszystko, co się robi na tylnym kole, jest zaplanowane i udaje się. No drugą, trzecią, znaczy się sztuczką, będzie palenie gumy, czyli powodowanie zadymienia, które tam śmierdzi dla niektórych ludzi, i zostawienie czarnego śladu na asfalcie. To jest też stosunkowo łatwe. Można to robić podczas jazdy, można stać w miejscu i palić gumę. No ja tam już trochę z takich bardziej zaawansowanych sztuczek jest jazda tyłem na dwóch kołach, tak zwane switchback, odwrócenie. No wtedy też można robić różne sztuczki, stanąć na zbiorniku paliwa, tyłem do kierunku jazdy. Bardzo trudne technicznie do wykonania, bardzo widowiskowe, no i zarazem bardzo niebezpieczne. No, wysoce punktowana jest ta ewolucja w freestylu. W stuncie nie ma na to czasu, bo stunt to jest praktycznie jazda po ulicach, między samochodami, tak żeby się coś działo, żeby rytm serca doszedł, nie wiem, 180 na 120. Na początku bardzo dużo. Wszystko dzieje się za szybko. Tętno wzrasta do magicznych 200 na 120. To różnie jest. Ja sobie też mierzyłem po jeździe takiej kiedyś. Było to, no praktycznie do 200 uderzeń dochodziło na minutę. To jest bardzo dużo. No oczywiście przyspieszony oddech. Taka akcja adrenaliny dosyć mocna.
na początku to właśnie kręci. Potem, jeżeli ktoś już jeździ na tym tylnym kole i potrafi to zrobić, umie technicznie to zrobić, nie boi się tego, szczerze, wszyscy wiemy, że adrenalina wydziela się przez tam jakieś podwzgórze, nie będę akurat się w to zagłębiał, bo nie ma na to czasu, pod wzgórze wydziela tam adrenalinę przez te wszystkie tam efektory i tak dalej w momencie strachu, a następnym czynnikiem, który powoduje strach, jest niewiedza. Więc jeżeli nie wiemy czegoś, nie rozumiemy, to się boimy. Jeżeli się boimy, to się wydziela adrenalina i to jest takie błędne koło. Bo w momencie, kiedy opanujemy coś, czy latanie na przykład z samolotem swoim, czy szybowcem, czy szybko jazdę samochodem, po jakimś tam czasie organizm się przyzwyczaja do tego i przestaje wydzielać tą adrenalinę, która właśnie, tam działa. Ci młodzi, którzy siadają pierwszy raz na motocykl, no na początku, jeżeli siadają z tych skuterów, z tych motorowerów, czy nawet i z motocykli takich sportowych, gdy siadają na taki motocykl, który przyspiesza pierwszym biegiem do 170, a 100 km osiąga w przedziale od 3 do 4 sekund. 200 ma już po 6, 7, 8 sekundach. Moja wypowiedź właśnie trwała 8 sekund i ktoś właśnie 200 na godzinę teraz ma. To dla nich już jest w tym momencie adrenalina. Motocykl startuje jak rakieta tam. Widziałeś w internecie. Kolega się wypowiadał, że to są rakiety po prostu. 15 sekund do 300 to jest niejednokrotnie wyprzedzenie ciągnika. 15 sekund trwa, a motocyklista ma 300. A widziałeś, to przy 300 na godzinę się robi. Ulica jest bardzo wąska, jeden błąd powoduje, że wjeżdżasz komuś w kufer i kończy się to zazwyczaj tragicznie. No, nie pokazują w internecie filmów, gdzie motocyklista się zabił. Nie wiem, może to niesmaczne by było, ale ci, co przeżyli, to odradzają wszystkim taką jazdę, bo wtedy może ich tam coś, że tak powiem, natchnie na to, żeby dalej żyć. Z każdym. Czyli nie ma na to reguły. Nie ma na to reguły. Specyficzni ludzie, powiem wam, że w środowisku stunterów i freestyle'owców występują ludzie od 16 roku życia, czyli młodzi ludzie, którzy nie zarabiają pieniędzy, już jeżdżą na motorowerach, na jakichś tam skuterach, naprawdę mają niesamowite freestyle'owe osiągi, czyli jeżdżą w kółko na tylnym kole, puszczają nawet kierownicę, ale to wszystko jest freestyle, to wszystko jest bezpieczne. Tu po prostu osiągają technikę prowadzenia pojazdu. A stunt, no to już trzeba mieć potężny motocykl, niejednokrotnie 200-konny, który waży proporcjonalnie do niego mniej, czyli stosunek mocy do masy, mówiąc po ludzku, musi być dużo wyższy, czyli motocykl mający 200 koni mechanicznych waży 160 kg, więc jeden koń, inaczej jeden kilogram jest ciągnięty przez dwa konie mechaniczne. To dla zrozumienia powiem wam, że samochód ważący tonę, duży Fiat powiedzmy, musiałby mieć 1400 koni. To przelicznik jest taki, że delikatne dodanie gazu w takim samochodzie powodowałoby, tak jak na przykład w Ferrari, może ktoś widział na programach TVN Turbo, dodanie gazu gwałtownie na drugim biegu w Ferrari, który masz tylko 600 koni, a waży tam około tony, czyli ten stosunek jest jeszcze mniejszy, praktycznie o połowę mniejszy, powoduje, że na asfalcie tylne koła buksują, czyli wpadają w poślizg i zostawiają czarny ślad na asfalcie. Wtedy samochód traci sterowność i to jest w samochodzie. Więc to może być motocykl, który ma jeszcze dwa razy lepsze osiągi. No, on potrafi przy 200, przy 250 zostawić czarny ślad po dodaniu gazu na asfalcie. Co, jeżeli ktoś tego nie przeżył, no to nie wie, czym to po prostu pachnie. Nie? Ludzie kupują. Wiecie, przyjeżdżają do mnie ludzie, którzy mają, zarabiają pieniądze, mają fajne samochody. A, chcesz bramę zamknąć? 15 minut. Nawet nie. No, więc niech dokończę myśl. Przyjeżdżają do mnie ludzie na szkolenie tutaj w jeździe ekstremalnej i to są zazwyczaj prezesowie różnych firm, którzy mają żony, dzieci zdające maturę, dzieci idące do komunii, mają kilka samochodów w domu, potężnych i jakichś tam takich na samo lato. Idą do sklepu, upatrują sobie jakiś tam model za 60 tysięcy, żeby nikt w okolicy nie miał takiego. Kupują go, patrzą się tylko na górną półkę, kupują najlepszy kask za 3,5 tysiąca złotych, kombinezon za 10-12 tysięcy i przyjeżdżają potem do mnie i chcą się nauczyć obsługiwać coś, co im służy 4 godziny w ciągu miesiąca, no nie? I
pomagam tym ludziom nabrać jakichś tam perspektyw i podejście do maszyny. Uczę ich po prostu respektu. Jeżeli motocykl potrafi stanąć przy 200 godziny na tylne koło, to potrafi również przy 100. I to nawet tak bardzo, że wychodzi spod tyłka. Także oni po prostu widzą, co ten motocykl potrafi. Cieszą się, że mogą poznać kogoś, kto dziennie przejeżdża 200 km na tylnym kole, na maszynie, w miejscu. Maszyna odzwierciedla jazdy na tylnym kole, tak jeden do jednego praktycznie rzecz biorąc, co bardzo wiele osób, stunterów, którzy akurat nie spodziewali się, że akurat zaatakuje z taką maszyną w tym sezonie, dementuje to i mówi, że ludzie, którzy siadają i umieją podobno jeździć na tylnym kole, nie umieją tutaj zrobić tego na mojej maszynie. Chcę potwierdzić to, tak, nikt nie jest w stanie siąść na nie swój motocykl, postawić go na tylne koło i wykręcić jakiś fajny trik albo rekord. Nie ma takiej po prostu opcji. Ja również nie siądę na cudzy motocykl i po pierwszym, jak to się mówi, podniesieniu nie będę jechał w nieskończoność. To jest niemożliwe. Ja nie wiem, gdzie ten hamulec bierze, jak on reaguje na gaz, gdzie faktycznie wykazuje moc, przy jakich obrotach, więc to wszystko jest prawdą. Nie da się na tej maszynie postawić od razu, ale jeżeli po kilkugodzinnym szkoleniu zaczyna wychodzić, a po 20 godzinach szkolenia drugiego dnia okazuje się, że kierowca sam potrafi podnieść motocykl, utrzymać go w równowadze, tak jak równowagę na krześle i jest bezpieczny, bo ja wiem, że on używa tylnego hamulca, no to mogę w tym momencie wypuścić go na ulicę i powiedzieć mi: słuchaj, masz motocykl swój, próbuj, znajdź sobie drogę nieuczyszczaną z dobrym asfaltem, najlepiej, żeby jeszcze wiatr nie wiał, bo wiatr z boku potrafi zmienić diametralnie kierunek jazdy, a kierowca, który nie potrafi go kontrolować kierunku i wjazdzie podczas jazdy na tym kole, a kontroluje się go przechylając na boki, to no jest kłopot. Także. O czym? O strunach. To legenda, mit i tak dalej. Wszyscy, którzy jeżdżą za granicę, mówią, że w Niemczech kierowcy się przywiązują struną, linką taką metalową do kierownicy, mają taki zaczep nawet. Nie wiem, czy tu się go zaczepia, czy tam, nigdy nie widziałem, a widziałem bardzo dużo, byłem w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, w Anglii wielokrotnie, we Francji, w Hiszpanii również motocyklem. Jeździłem, przeganiałem niektórych tam użytkowników ruchu drogowego takim motocyklem. Nigdy nie widziałem, żeby powiewała taka żadna struna i tak dalej. Widziałaś moją przewrotkę, widziałaś cudze przewrotki, pokazywałem ci. Z wszystkich tych przewrotek motocykliści wstawali, otrzepywali się. Motocykl no, był w opłakanym stanie niejednokrotnie, ale oni żyli i wynosili z tego jakieś tam doświadczenie, nauczkę i tak dalej, no nie? Także im droższy motocykl, tym droższa szkoła. Jeżeli da się nauczyć na tanim motocyklu, typu nawet WS-ka, trójka, to tutaj młodzieży akurat da dużo do myślenia. Na WS-ce, ja kiedyś jeździłem na Jawie TST 350, motocyklu, na którym jeździła cała Polska PRL-u. Wiele ludzi się zabiło na tych motocyklach, bo były one wtedy bardzo szybkie na tamte czasy. No i nikt nie jeździł na tym kole. Nie jeździł, bo po prostu nie chciał, bo nie było na to popytu, nie było zainteresowania. Ktoś, kto jeździł na tym kole, no to po prostu jeździł na tym kole i na tym się to kończyło. A teraz, w dobie tych czasów, każdy chce kupić sobie motocykl, żeby móc pojeździć, pokazać się na mieście, wylansować, pochuczeć, pogruć trochę, przy okazji się przewietrzyć, szybko pojechać gdzieś nad wodę. No tak to wygląda. A jeszcze jakby tam na tym kole przejechał, no to zainteresowanie jego sobą na pewno byłoby duże. No. Tyle. No. Jak coś, to tam jeszcze możemy dodać. A.